Lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok, także napisał w protokole, że zgony nastąpił o 1.00. Tylko, że później jednak zmienił zdanie i zapisał okolice godziny 5.00. Na jednym ze zdjęć można było zauważyć na ręce Pauliny ślad po wkuciu igłą. Oprócz ręczników w mieszkaniu była mokra, wyprana koszulka, na której można było dostrzec niedoprane ślady krwi. Sami zresztą możecie sobie wyobrazić, ile ta dziewczyna tego w sobie miała, że po tylu latach wykryto ją w ziemi czy na trumnie. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kiedy mówimy o teorii dotyczącej układu wrocławskiego, to głównie skupiamy się na Magdalenie Żuk czy Karolinie Kaczorowskiej, której był poświęcony pierwszy odcinek z tej serii. Bez wątpienia te tematy stały się medialne, więc zostało o nich powiedziane już bardzo dużo. Jednak jest wiele innych spraw, które są równie tajemnicze, a zostały całkowicie zamiecione pod dywan. Przykładowo, rok temu internet obiegła informacja, że we Wrocławiu zaginęła 25-letnia dziewczyna o imieniu Marta, która kilka tygodni wcześniej wprowadziła się do tego miasta. Poznała ona mężczyznę, który sprawiał wrażenie takiej osoby zamożnej, jeździł luksusowym autem i kobieta zaprosiła go do siebie. Co było jej olbrzymim błędem. Człowiek ten dosypał dziewczynie do drinka tzw. pigułkę gwałtu, co poskutkowało tym, że Maria straciła świadomość. Kiedy się ocknęła, zauważyła, że w jej mieszkaniu jest jakiś obcy człowiek i grzebie w jej telefonie. W 25-latce, wykorzystując nieuwagę tego człowieka, udało się potajemnie zadzwonić do przyjaciółki. Powiedziała, co się dzieje, i powiedziała także, że pod budynkiem stoi jeszcze jakiś inny mężczyzna, który ją woła, aby zeszła na dół. Chwilę po zakończeniu tej rozmowy, telefon 25-latki przestał odpowiadać. Co gorsza, dziewczyna zniknęła. Nigdzie też nie było jej samochodu. Z racji, że odurzył ją człowiek, którego poznała jakiś czas wcześniej, a gdy się ocknęła, to zauważyła w mieszkaniu jakiegoś nieznajomego. I jeszcze jakaś kolejna osoba wołała ją pod oknem, to śmiało możemy założyć, że doszło do zorganizowanego porwania, w którym uczestniczyły minimum trzy osoby. Kilka dni po zniknięciu Maria się odnalazła, jednakże niestety była w ciężkim stanie. Okazało się, że wywieziono ją na teren Niemiec i tam trafiła do szpitala. Prawdopodobnie coś poszło niepomyślnie porywaczy, i z tego powodu ją uwolniono. Aczkolwiek, zanim to nastąpiło, to Maria przeżyła koszmar. Jak powiedziała swojemu tacie przez telefon, została związana, zgwałcona i okaleczona. Na szczęście przeżyła. Rodzina odebrała ją samodzielnie ze szpitala, jednak w mediach nigdy nie pojawiła się informacja dotycząca skazania oprawcy bądź oprawców. Nie przeniknęło do opinii publicznej, czy zapadł jakikolwiek wyrok w tej sprawie, i przeszukując internet, nie znalazłem też żadnego artykułu, który by dotyczył tej sprawy i zostałby napisany jakiś czas po odnalezieniu Marii. Strach pomyśleć, gdzie i w jakim celu chciano ją wywieźć. Oczywiście, brałem pod uwagę, by na potrzeby filmu skontaktować się z rodziną tej dziewczyny i zapytać o więcej szczegółów. Ale uznałem, że ta rodzina przeżyła bardzo dużą traumę, która jest jeszcze stosunkowo świeża, i myślę, że należy im się spokój. Ponadto wiem, że Maria obawiała się o swoje życie już po tej sytuacji, także musimy szczególnie uszanować jej prawo milczenia. Jeżeli ona czy jej rodzina będą gotowi, by opowiedzieć więcej szczegółów, to na pewno to zrobią. Nam pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nie jest to kolejna sprawa, gdzie nikt nie poniesie konsekwencji. A niestety, jeżeli chodzi o krzywdzenie kobiet bądź nawet nastolatek, to we Wrocławiu tak się zdarza, że służby dają na to jakby przyzwolenie. I tutaj nie mam na myśli takich obszernych i tajemniczych spraw, jak wątek Karoliny Kaczorowskiej. A raczej chodzi mi o takie prostsze i totalnie zerojedynkowe przestępstwa, gdzie czyjaś wina jest niepodważalna. Żeby nie być takim gołosłownym, to od razu Wam podam może z dwa takie szybkie przykłady. 5 listopada 2019 roku pewna młoda mieszkanka Wrocławia została zaproszona przez swojego znajomego na drinka do jego mieszkania. Kiedy kobieta się zgodziła i poszła w odwiedziny, to okazało się, że przebywał tam jeszcze jakiś inny mężczyzna. Po wypiciu trunku dziewczyna zaczęła się czuć coraz gorzej, a finalnie, niestety, całkowicie straciła świadomość. Następnego dnia okazało się, że w internecie zostały opublikowane kompromitujące, erotyczne. Filmy z jej udziałem. Ponadto dziewczyna została także wykorzystana seksualnie. Całe zajście zostało natychmiast zgłoszone na policję. Funkcjonariusze mieli adres, pod którym do tego doszło, i mieli także imię oraz nazwisko jednego ze sprawców, ponieważ ofiara znała jego dane. Mogłoby się więc wydawać, że mężczyźni zostaną tak naprawdę jeszcze tego samego dnia aresztowani. Jednakże tak się nie stało. Oprawcy dowiedzieli się, że dziewczyna zgłosiła całe zajście i wtedy zaczęli jej grozić, że skrzywdzą ją, a także jej dzieci. Żeby zmusić dziewczynę do wycofania zgłoszenia, mężczyźni przyszli pod jej budynek i nie wiedzieli, które auto należy do niej, więc zniszczyli wszystkie samochody zaparkowane pod blokiem. Oczywiście pozostali bezkarni, służby jakby kompletnie nie reagowały. Doprowadziło to do tego, że skompromitowana i wykorzystana kobieta próbowała odebrać sobie życie. Zaledwie kilka dni później do sieci trafił identyczny filmik, jednakże z inną odurzoną i wykorzystaną kobietą. Ona także zgłosiła się na wrocławską policję i wyznała, co się stało, jednak to nie dało nic. Przestępcy nie ponieśli żadnych konsekwencji i byli nadal na wolności, co spowodowało, że porwali psy tej swojej drugiej ofiary. Pocieli je nożami, skatowali, wycięli im skórę, przypalali papierosami i w takim stanie zwierzęta zwrócili kobiecie. To wszystko brzmi jak historia z przerażającego filmu albo jak historia z lat 90., kiedy krajem w dużym stopniu rządziły grupy przestępcze. A przypominam, że to się wydarzyło niespełna 4 lata temu. Ci zwyrodniacy trafili do aresztu dopiero w momencie, gdy pokrzywdzone zgłosiły się do mediów i zaczęło się robić o sprawie niesamowicie głośno. Zastanawiacie się teraz zapewne, jak to możliwe, że tacy przestępcy byli bezkarni. Już wam tłumaczę. Okazało się, że ci mężczyźni współpracują z wrocławskimi służbami. Mieli statusy małych świadków koronnych i donosili na różnych innych przestępców, dzięki czemu zbudowali sobie pozycję, w której byli ponad prawem. Ich było tylko dwóch, a swoimi zarzutami obciążyli 100 osób, więc w zamian za to przymykano oko na ich przestępczą działalność. Oni wprost mówili ofiarom, że są pod ochroną CBS i prokuratury. Jeżeli jednak myślicie, że presja medialna coś zmieniła, to niestety. Prokuratura nie odebrała im tego statusu małego świadka koronnego, i kiedy wszystko medialnie ucichło, to ta współpraca trwała nadal. Tak naprawdę nie wiemy, czy oni ponieśli jakiekolwiek konsekwencje swoich czynów poza tymczasowym aresztem, ponieważ nigdy publicznie nie pojawiła się informacja, jakoby zostali skazani. Rok później, czyli w 2020 roku, we Wrocławiu ponownie zaśmiano się w twarz osobie pokrzywdzonej i kolejny raz zapewniono bezkarność przestępcy. Co gorsza, chodziło o kogoś, kto wykorzystał osobę małoletnią. 14-letnia dziewczynka przyjechała na rodzinne święta Bożego Narodzenia do Wrocławia. Były to takie solidne święta, gdzie została zaproszona praktycznie cała rodzina, łącznie z dalekimi krewnymi. Warunki mieszkalne gospodarzy nie do końca sprzyjały tak dużej ilości osób pod jednym dachem, przez co doszło do sytuacji, gdzie na jednym łóżku spało nawet po kilka osób. Ta nastolatka miała spać z kuzynostwem, ale było jej niewygodnie, a że jakiś tam daleki krewny poszedł na imprezę i nie było wiadomo, o której wróci. To ta nastolatka poszła i położyła się do jego łóżka. Niestety ten 26-latek wrócił wypity o 3 w nocy i kiedy zobaczył, że w jego łóżku śpi jakaś dziewczyna. To postanowił wykorzystać sytuację, no i dopuścił się gwałtu. O tym, że nastolatka nie godziła się na stosunek, świadczy fakt, iż według jej zeznań, ona go odpychała i płakała, mówiąc, że nie chce tego. Jednakże jej słowa to jeszcze nie wszystko, ponieważ ten chłopak wysłał jej wiadomość na Facebooku, gdzie przeprosił ją za to, co zrobił, więc automatycznie przyznał się do dokonanego czynu. No ale niestety dla wrocławskiego sądu to nie było wystarczające, ponieważ uznano, że nie był to gwałt, a stosunek z osobą poniżej 15 roku życia i co najbardziej przerażające, zadecydowano o nadzwyczajnym złagodzeniu wyroku. Chłopak ten dostał rok w zawieszeniu. No i teraz posłuchajcie tego. W uzasadnieniu sądu znalazła się informacja, iż nie było gwałtu, bo ofiara... Nie krzyczała. Jak ktoś jest tak nie w temacie, to tylko dodam, że często ofiary nie krzyczą, bo dostają takiego poczucia lęku, że je paraliżuje. A tutaj mówimy o osobie małoletniej, która już całkiem mogła zareagować różnie, więc to, czy krzyczała, czy nie krzyczała, to nie jest żaden argument. No ale dobra, wracając do tematu, przytoczyłem kwestię zeszłorocznego porwania, aby wam pokazać, że Karolina Kaczorowska czy Magdalena Żuk. To nie były jedyne sprawy łączone z teorią układu wrocławskiego. Takich tajemniczych historii było znacznie więcej, ale nie poznaliśmy ich zbyt wielu szczegółów, lub po prostu nie stały się zbytnio medialne, dlatego się o tym nie mówi. Były też sprawy, które zostały zamknięte i uciszone praktycznie kilka dni po tym, gdy się wydarzyły, więc już całkiem nic o nich nie wiemy, choć były dziwne. Też od razu wam podam przykład pasujący do tego twierdzenia. 21 kwietnia 2022 roku na ulicy Legnickiej we Wrocławiu znaleziono zupełnie nagą, zmasakrowaną 22-latkę, która leżała pod jednym z budynków. Młoda kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie rozpoczęła się walka o jej życie. Jednakże niestety, lekarze nie zdołali tej dziewczyny uratować. Media natychmiast obiegła informacja, iż prawdopodobnie 22-latka została brutalnie pobita, a następnie wypchnięta przez kogoś oknem. Ta wersja wzięła się stąd, że funkcjonariusze i medycy, którzy przybyli na miejsce, zauważyli na ciele tej dziewczyny wiele ranczy, różnych krwiaków i obrażenia na pierwszy rzut oka nie wyglądały, jakby powstały tylko i wyłącznie od upadku z dużej wysokości. Jednak kilka dni później sekcja zwłok wykazała, że obrażenia mogły powstać w wyniku upadku. Tutaj słowo klucz to mogły. A nie, że na 100% w taki sposób powstały. Uznano więc, że dziewczyna odebrała sobie życie samodzielnie, wyskakując całkowicie nago przez okno. Sąsiedzi w rozmowie z mediami stwierdzili, że policja na miejscu zdarzenia tylko przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami budynku, pytając, czy znają jakieś szczegóły zdarzenia. Temat został zamknięty, sprawa umorzona. Tutaj jednak pojawiają się pytania, czy w takich sytuacjach, aby na pewno możemy ufać temu, co mówi prokuratura, policja czy nawet sądy. No i czy, aby na pewno wyniki sekcji zwłok są zawsze wiarygodne i niepodważalne. Pod odcinkiem o Karolinie Kaczorowskiej właśnie pojawiły się takie głosy, że jeżeli ona zostałaby uduszona na przykład poduszką, i potem przeniesiona do Łazienki, to na 100% by to wyszło w toku śledztwa, i na 100% przede wszystkim by to wyszło podczas właśnie autopsji. I o ile ludzie mają skłonność do tego, by podważać zdanie prokuratury, sądów czy policji, tak sekcje zwłok najczęściej traktowane są przez społeczeństwo jako coś, czego już podważyć nie można. Jednakże jest taka sprawa, która pokazuje, że czasami nie można wierzyć totalnie nikomu. To także sprawa, która wielokrotnie była uciszana i zamiatana pod dywan. Rodzice tragicznie zmarłej kobiety przez lata walczyli i walczą nadal z całym wrocławskim wymiarem sprawiedliwości, by udowodnić, że ich córka została zamordowana. Pomimo tego, że ci ludzie samodzielnie zebrali materiał dowodowy, to nadal potencjalny sprawca jest bezkarny. I tutaj wróćmy do początku tego filmu. Kiedy snujemy teorię o Układzie Wrocławskim, skupiamy się głównie na Magdalenie Żuk i Karolinie Kaczorowskiej. Aczkolwiek tutaj zdecydowanie powinniśmy także dodać tematy, o których wspomniałem przed chwilą. I przede wszystkim powinniśmy dodać imię i nazwisko, które brzmi Paulina Antczak. Pomóżcie mi w tworzeniu tego kanału. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Wpadnijcie na mój Instagram. Jeżeli możecie to wesprzyjcie mnie też na Patronite. Link znajdziecie w opisie, a ja was już teraz zapraszam do analizy głównego tematu odcinka. Klasycznie. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, kim była Paulina Antczak? Ta 25-letnia kobieta zajmowała się na co dzień nauczaniem angielskiego. Bez wątpienia była pracowita, bo także sama jeszcze studiowała na dwóch kierunkach. Miała też dobre serce, co wiemy na podstawie tego, że ludzie, którzy znali Paulinę, wspominają ją jako osobę pomocną i taką bardzo ciepłą, przyjacielską. No, ale niestety czasami tak się zdarza, że dobre kobiety mają skłonność do niezbyt dobrych mężczyzn. Ta dziewczyna związała się z Dawidem, który tak naprawdę był jej przeciwieństwem. Chłopak pochodził z rodziny dysfunkcyjnej, w jego domu była po prostu patologia i może to było powodem, przez który w dorosłym życiu stał się złym człowiekiem. Budził postrach, nie miał pracy, nie miał też pomysłów na godną przyszłość. Zmagał się z uzależnieniami od używek, często odsiadywał też wyroki za przestępcze czyny, a w przeszłości nawet znęcał się nad swoją żoną, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, dlatego też para się rozeszła. Jednak tutaj warto zaznaczyć, że Paulina o większości z tych rzeczy nie wiedziała. On to tuszował, mówił jej tylko część prawdy. Przykładowo kwestia przemocy wobec byłej partnerki wyszła na światło dzienne, kiedy Paulina już nie żyła. Jednak dziewczyna wielokrotnie się domyślała, że jej wybranek jednak nie jest odpowiednim partnerem dla niej przyłapywała go na kłamstwie, zauważała jego agresję, obserwowała też to, że Dawid zaczynał traktować dom jak hotel. Większość czasu spędzał gdzieś poza mieszkaniem, a kiedy wracał, to najczęściej był pod wpływem alkoholu. Jednak za każdym razem obiecywał zmiany i dziewczyna mu w to naiwnie wierzyła, przyjmowała jego przeprosiny. Powtarzała bliskim, że pomimo tak wielu jego wad kocha go. Prawdopodobnie dziewczyna wierzyła w to, że on się wreszcie dla niej zmieni. No niestety, tak często się zdarza, że kobiety, i zresztą nie tylko, bo mężczyźni także tkwią w toksycznych i pełnych przemocy relacjach, bo ciągle się łudzą, że ta druga połówka zacznie nad sobą pracować. Kilkanaście dni przed swoją śmiercią Paulina odwiedziła swoich rodziców, którzy mieszkali w okolicy Kalisza. Była u nich właśnie z Dawidem i według relacji jej mamy, a także taty, nie zauważyli niczego niepokojącego. Wręcz zwrócili uwagę na to, iż ich córka naprawdę w tamtym momencie wyglądała na szczęśliwą. Jednak, kiedy para wróciła do Wrocławia, to rozpoczął się cały szereg dziwnych zdarzeń. Pewnego dnia po powrocie do domu, Dawid zastał swoją partnerkę nagą. Owiniętą ręcznikiem, a ponadto kompletnie wypitą. Nie byłoby w tym nic jakiegoś bardzo dziwnego, gdyby nie to, że oprócz niej w mieszkaniu, zastał także przyjaciela Pauliny Jacka. A mało tego, Dawid twierdził, że naga Paulina leżała w łóżku. Obok tego mężczyzny. Dziewczyna tłumaczyła się zarówno Dawidowi, jak i swoim rodzicom, że wypiła alkohol z przyjacielem, i on pod wpływem promili zasnął, a ona wtedy poszła się po prostu wykąpać. No jednak, tak obiektywnie, sam nie wiem, czy na miejscu Dawida bym w taką narrację uwierzył. Nawet jeżeli między nimi nie doszło do stosunku, to fakt, że kobieta posiadająca partnera była naga oraz pijana w łóżku obok jakiegoś innego faceta, no chyba nie jest to zbytnio okej. Okay. To też rodzi takie pytanie, czy aby na pewno Paulina była tak nieskazitelna, jak opisują ją bliscy. Kiedy wydarzyła się ta cała sytuacja, Dawid wpadł w złość. Jednak nie doszło do żadnych rękoczynów. Po prostu wyszedł z domu i zaczął pisać SMSy do rodziców Pauliny, a także do swoich znajomych, mówiąc im jak bardzo jest wściekły. Obiektywnie ta jego pierwsza reakcja i tak była dość łagodna. Myślę, że nie jeden mężczyzna to by w takiej sytuacji tego Jacka wyprosił z mieszkania własnymi rękoma. Jednak nie wiemy, co się wydarzyło później, bo Paulina z tego domu gdzieś wyszła i powiedziała swojej przyjaciółce, że nie wróci do momentu, aż Dawid się nie wyprowadzi. Czyli automatycznie wiemy, że tam musiało dojść do jakiejś solidnej awantury i atmosfera była niezbyt ciekawa. Aczkolwiek jest jeszcze jeden zastanawiający wątek powiązany z tym przyjacielem Jackiem. Paulina po tym całym zajściu nie kontaktowała się z bliskimi, nie odbierała telefonów, a jak odbierała to, połączenia się urywały. Więc zaniepokojeni rodzice pojechali do Wrocławia, do jej mieszkania, aby sprawdzić, czy dziewczyna wróciła do domu. Niestety nie było jej tam. No i posłuchajcie, zaczęli oni dzwonić do osób, które mogą wiedzieć, gdzie się ona podziewa. Zadzwonili rzecz jasna do Dawida, on powiedział, że nie wie, gdzie jest Paulina. Zadzwonili później do tego przyjaciela, z którym ona była w tym łóżku, czyli do Jacka. I on także powiedział, że nic nie wie na temat tego, gdzie jest ich córka. Na samym końcu rodzice Pauliny desperacko jeszcze zadzwonili do jej przyjaciółki i od niej się dowiedzieli, że dziewczyna jest właśnie u Jacka. Więc tutaj warto zadać pytanie, dlaczego on kłamał? Jak możemy przeczytać na portalu Onet.pl, Jacek w swoich późniejszych zeznaniach twierdził, że Paulina spędziła u niego trzy dni. I przez ten czas wypiła aż pięć butelek wódki. Czy tym razem mówił on prawdę? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że Paulina po tych trzech dniach poza domem wróciła do swojego mieszkania i postanowiła w godzinach wieczornych skontaktować się ze swoim bratem i z nim porozmawiać. Podczas tej rozmowy nic nie wskazywało na to, że za chwilę może wydarzyć się coś złego. No, a niestety, Paulina, kilka godzin po zakończeniu tej rozmowy, już nie żyła. Ponieważ prawdopodobnie została zamordowana. Choć, według oficjalnej wersji, uznano, że do jej zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie. Ale po kolei. Był 24 wrzesień 2014 roku. Paulina skończyła rozmawiać ze swoim bratem i po chwili w jej mieszkaniu zjawił się Dawid. Według jego zeznań, dziewczyna miała mu wtedy powiedzieć, że to koniec ich relacji, że ona z nim już nie będzie. Pomimo tego, mężczyzna u niej postanowił zostać na noc, ponieważ nie miał gdzie się wtedy podziać. Stwierdził w swoich zeznaniach, że nawet obejrzeli po tej rozmowie razem jakiś film i później poszli spać do osobnych pokoi. Chwilę później, według oficjalnej wersji, dziewczyna po prostu zmarła. Przypominam, 25-latka, która nie chorowała na żadne choroby, nagle umarła bez żadnych wcześniejszych objawów świadczących o tym, że coś jej dolega. Wersji, które podawał Dawid, było kilka, i prawdopodobnie żadna nie była prawdziwa. A to dlatego, że z olbrzymią dozą prawdopodobieństwa to Dawid stał za śmiercią swojej partnerki, choć do dnia dzisiejszego nie poniósł żadnych konsekwencji. A dlaczego uważam, że to on jest winny, już wam tłumaczę. Ten chłopak ewidentnie mataczył w swoich zeznaniach. Pierwsza wersja, jaką podał, była taka, że dziewczyna nagle upadła. Był huk, on poszedł zobaczyć co się stało i ujrzał leżącą już martwą Paulinę na podłodze. Później jednak stwierdził, że on spał i obudziły go jakieś dziwne dźwięki, jakieś tąpnięcia za ściany, i wtedy poszedł zobaczyć, co się stało. No i wtedy miał zauważyć, że Paulina leży na łóżku, zalana krwią. Następna wersja mówiła, że wyrwał go ze snu budzik, który dzwonił w pokoju jego partnerki. No ale niestety, Dawid chyba zapomniał, że coś zupełnie innego wyznał swojemu ojcu. I ten ojciec przypadkowo obciążył go zeznaniami. Ponieważ tato chłopaka stwierdził, że ten mu tłumaczył, iż tamtej nocy, kiedy 25 latka zmarła, on nie spał ani minuty, tylko oglądał w samotności w drugim pokoju na laptopie filmy. Powiedzcie mi, gdyby ten chłopak był niewinny, to po co by kłamał i podawał różne wersje zdarzeń? Ewidentnie chciał coś ukryć. A to jeszcze nie jest wszystko na temat jego. Kłamstw. Dawid w ostatecznej wersji zeznał, że znalazł Paulinę na kanapie i jeszcze wtedy żyła, tylko wyglądała na półprzytomną i nie do końca kontaktowała. Nie mógł się z nią porozumieć, więc o 5.05 zadzwonił na numer alarmowy i od dyspozytora miał otrzymać instrukcję, że ma przenieść dziewczynę na dywan i mają ją reanimować. No ale tu się pojawia kilka problemów. Po pierwsze, Człowiek, który obsługiwał tamtej nocy telefon alarmowy i rozmawiał z Dawidem, zeznał, że na 100% nie dawał temu chłopakowi żadnych takich instrukcji. Po prostu przyjął zgłoszenie i wysłał zespół pogotowia ratunkowego. Po drugie, Dawid twierdził, że po obejrzanym filmie poszli spać do osobnych pokoi. Rzecz w tym, że kiedy przyjechał zespół pogotowia ratunkowego, to kanapa Pauliny nie była rozsunięta. Jasne, możemy zakładać, że położyła się spać na złożonej. Czasami tak jest, tylko że Pauliny ciało było w pełnym ubraniu nie była w żadnej piżamie, bieliźnie nago czy w czymkolwiek, w czym ludzie sypiają. No, tak do snu, w pełnym ubraniu to chyba nikt się nie kładzie. A teraz posłuchajcie najmocniejszego. Dawid zadzwonił na numer alarmowy o 5.05. Zeznał, że zatelefonował od razu, jak zauważył, że z Pauliną coś jest nie tak. Tylko, że w późniejszym czasie okazało się, że półtorej godziny wcześniej, czyli o 3.29, napisał do swojego ojca wiadomość o treści: odezwij się, Paulina nie żyje. To świadczy, że kolejny raz kłamał. Oznacza to także, że świadomie minimum ponad godzinę spędził w mieszkaniu z ciałem Pauliny. I do dnia dzisiejszego nie zostało ustalone, co wtedy robił. Ponadto, jeżeli więc nie przyczynił się do jej śmierci, to dlaczego od razu nie zadzwonił na numer alarmowy i nie próbował jej ratować? Przecież tak zareagowałaby praktycznie każda osoba postawiona w jego sytuacji. Kiedy karetka przyjechała na miejsce, stwierdzono, że Paulina nie żyje. W notatkach medyków zapisano, że na jej ciele były plamy opadowe, które powstają tak mniej więcej od 30 minut do 4 godzin po zgonie. Prokurator, który przybył na miejsce, napisał jednak w protokole, że zgon nastąpił około godziny 5.05, co nie mogło być prawdą, bo wtedy nie byłoby jeszcze najpewniej tych plam opadowych. A ponadto przypominam, że Dawid o 3.29 już pisał do ojca, że dziewczyna nie żyje. No ale jednak finalnie na protokole godzina została przez kogoś skreślona i wpisano pierwszą 00. No, i okej, okay, to już by było bardziej racjonalne. Tylko problem w tym, że prokurator napisał jednocześnie, że nie było plam opadowych, a medycy twierdzili, że były. Czyli prawdopodobnie w protokole znalazły się pozostałości po narracji, że Paulina zmarła o 5.05. Później godzinę zmieniono, ale prokurator zapomniał chyba o tym, by jednak dopisać te plamy opadowe. No i teraz słuchajcie najlepszego. Lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok, Także napisał w protokole, że zgon nastąpił o pierwszej 1.00. Tylko że później jednak zmienił zdanie i zapisał okolice godziny 5.00. Więc na chwilę obecną mamy w tej sprawie już różne wersje Dawida, różne wersje prokuratora i różne wersje lekarza, który przeprowadzał sekcję zwłok. Prokurator, który był na miejscu znalezienia ciała Pauliny. Uzyskał od Dawida informację, że dziewczyna często upijała się do nieprzytomności, ale kiedy rozmawiał z nią wieczorem, to była trzeźwa. Pomimo tego postanowiono wpisać, że prawdopodobnie zgon nastąpił z powodu przedawkowania alkoholu. Problem jednak w tym, że późniejsze badania wykazały, iż Paulina była tamtej nocy zupełnie w 100% trzeźwa. I słuchajcie, to co teraz wam opowiem, jest naprawdę mocne. Paulina przed swoją śmiercią prawdopodobnie została pobita. Na jej ciele było pełno siniaków, nawet miała jednego dużego pod okiem, i ewidentnie wyglądało to jakby ktoś jej, potocznie mówiąc, podbił oko. Dawid stwierdził, że ona już tak wyglądała, jak przyszedł do jej mieszkania, i rzekomo jej spytał nawet, dlaczego ma obitą twarz. I Paulina miała rzec, że. Widocznie gdzieś się uderzyła. Czy możemy wierzyć w jego słowa? Absolutnie, ponieważ ten człowiek kłamał praktycznie w każdej kwestii. Problem jednak w tym, że wątek ewentualnego pobicia został całkowicie pominięty przez śledczych. Nigdy na tym się nie skupili i nie próbowali tego wyjaśnić. Na poziomie sekcji zwłok jedynie stwierdzono, że do pobicia doszło. Może nawet i kilka dni wcześniej. Kiedy następuje taki podejrzany zgon, to kryminalny technik zawsze fotografuje ciało i wszystko dookoła. Dzięki zdjęciom wykonanym na miejscu zdarzenia wyszły na światło dzienne pewne istotne szczegóły, które zostały pominięte albo przez niekompetencje przybyłych na miejsce służb. Albo przez ich celowe działanie. Na jednym ze zdjęć można było zauważyć na ręce Pauliny ślad po wkuciu igłą. I teoretycznie tutaj by trzeba było oczywiście sprawdzić, czy na przykład przed zgonem nie była ona na jakichś badaniach. No, różne przypadki się zdarzają. Tylko że jest jeszcze zdjęcie, na którym widać prawie pustą butelkę po kroplówce, która stała na meblach. Ta kroplówka została wcześniej przez kogoś skradziona z Wrocławskiego Szpitala. Gdyby nie zdjęcia, nikt by o niej nie wiedział, ponieważ kiedy do mieszkania przybyli rodzice Pauliny, to tej butelki już tam nie było. Nie została ona jednak zabezpieczona jako potencjalny dowód w sprawie, więc ktoś ją celowo wyrzucił. Dawid zapytany o to, skąd się wzięła ta kroplówka, powiedział, że. Kiedyś ją przyniósł jakiś kolega Pauliny pracujący w szpitalu. Na ten temat się zakończył i nikt tego już później nie analizował. Problem tkwi w tym, że był to sterofundin iso, czyli izotoniczny roztwór, który stosuje się chociażby przy odwodnieniu. W składzie tej kroplówki można znaleźć dużą ilość potasu, a jego znaczny nadmiar w organizmie może doprowadzić do paraliżu i zatrzymania akcji serca. Warto też tutaj zwrócić uwagę na pewną ciekawą rzecz. Na zdjęciu, na którym widzimy butelkę po kroplówce, widać, że na ściankach osadzone są krople tej kroplówki, a ponadto w środku jest dużo pary. To najpewniej oznacza, że była ona otwierana i przechylana niedługo przed wykonaniem zdjęcia, a więc zachodzi prawdopodobieństwo, że ktoś z niej korzystał. Prawdziwie szokujące jest także to, co zostali rodzice, kiedy przyjechali do Wrocławia. W prywatnym mieszkaniu, które było własnością ich córki, przebywały obce osoby, które sprzątały pomieszczenia, jednocześnie zacierając potencjalne ślady zbrodni. Oni tam byli przez cały czas, gdy pracowały z służby, i nikt ich nie wyprosił, i nikt nie zwrócił uwagi na to, że mogą niszczyć dowody. Tymi osobami byli bliscy Dawida, czyli siostra, kuzynka i ojciec. Słuchajcie, kiedy ktoś umiera bez udziału osób trzecich i od razu jest to zgłaszane, to rzecz jasna w mieszkaniu nie ma zbyt wielu śladów i wszystko wygląda normalnie. Ewentualnie można zauważyć krewy w miejscu, gdzie leżało ciało, czy jakieś płyny z organizmu, ale poza tym to wszystko pozostaje bez zmian. Tutaj jednak było zupełnie inaczej. Mieszkanie wyglądało, jakby doszło w nim do olbrzymiej krwawej awantury. Było rozbite lustro, były dziwne wgniecenia na drewnie, którymi były obłożone ściany, a co najmocniejsze, ślady krwi widoczne gołym okiem były chociażby na szafce na przedpokoju, a przypominam, że ciało Pauliny zostało znalezione w pokoju. Jakby tego było mało, rodzice weszli do tego mieszkania praktycznie po tym jak zabrano stamtąd ciało Pauliny i dostrzegli świeżo wyprane mokre ręczniki. Kto w takiej sytuacji myśli o tym, by robić pranie? A to jeszcze nie wszystko, bo oprócz ręczników w mieszkaniu była mokra, wyprana koszulka. Na której można było dostrzec niedoprane ślady krwi. Pomimo tych wszystkich poszlak świadczących o tym, że mogło dojść do zbrodni, prokuratura uznała, że do śmierci Pauliny Antczak nie przyczyniły się osoby trzecie. Jednakże nie potrafiono jednoznacznie stwierdzić, dlaczego dziewczyna zmarła. Co ciekawe, pomimo tej niewyjaśnionej, istotnej kwestii w postaci nieustalonej przyczyny zgonu tak młodej kobiety, nie wykonano badań Toksykologicznych. Takie badania mogłyby dać odpowiedź na pytanie, czy w organizmie kobiety znajdowały się jakieś substancje toksyczne. Prokuratorzy jednak twierdzili, iż to jest niepotrzebne. No, to aż niewiarygodne, bo kiedy dochodzi do zgonu młodej osoby i nie wiadomo jednoznacznie, co było przyczyną śmierci, to toksykologię wykonuje się praktycznie zawsze. Sprawa zgonu Pauliny Antczak niedługo później została umorzona. Wtedy to jej rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i rozpoczęli śledztwo na własną rękę. Na pomoc wymiaru sprawiedliwości absolutnie nie mogli liczyć. Wnioskowali przed umorzeniem sprawy o to, by ściągnięto billingi z telefonu Dawida. Wnioskowali także o sprawdzenie laptopa, który formalnie należał do ich córki, ale korzystał z niego Dawid. Wszystko to było odrzucane. Zupełnie tak, jakby odgórnie ktoś podjął decyzję, że ta sprawa ma jak najszybciej zostać zamknięta i zamieciona pod dywan. Jednak niedługo po umorzeniu rodzice postawili wrocławski wymiar sprawiedliwości po raz pierwszy pod ścianą. Na własną rękę sporządzili ekspertyzę laptopa, i okazało się, iż Dawid, kilka dni przed śmiercią Pauliny. Szukał w internecie możliwości zakupu dużej ilości trutki na szczury. Mogłoby się wydawać, że to będzie pewien przełom. Śledztwo zostało wznowione, jednakże nie na długo. Przyjęto wersję, iż Dawid zajmował się produkowaniem nielegalnych używek i do ich produkcji miała być mu potrzebna właśnie ta trutka. Takim sposobem sprawę ponownie zamknięto i to byłby jej koniec. Gdyby nie determinacja rodziców oraz odpowiednie zaplecze finansowe. Państwo Antczak wnieśli do sądu prywatne oskarżenie o nieumyślne spowodowanie śmierci ich córki. Rzecz jasna, było to oskarżenie przeciwko Dawidowi, no i to jest moment, w którym zaczęły się dziać kolejne dziwne rzeczy. Rodzina zwróciła się o pomoc do prywatnego detektywa, i wtedy to zaczął on dostawać sugestie od jednej z prokurator, by odpuścił ten temat i nie brał tej roboty. Ruszyły także przesłuchania przed sądem, i na pierwszym z nich, Dawid poprosił o łagodny wyrok, więc to już było dowodem, Iż liczył się on z tym, że może go spotkać jakaś kara. Pomimo tego, nigdy nie pojawił się na żadnej późniejszej rozprawie i nie miał też żadnego adwokata, który by go reprezentował. To trochę tak, jakby mu nie zależało na obronie, lub to tak, jakby wiedział, że mimo wszystko pozostanie bezkarny. W tej całej sprawie jednym wielkim znakiem zapytania jest także rola Jacka, czyli przyjaciela Pauliny. Twierdził on, że dziewczyna wypiła u niego 5 butelek wódki w trzy dni. Dla kobiety to olbrzymia ilość i z pewnością szybko by to z organizmu nie wyparowało. Mimo tego, kiedy wróciła do domu, nie było po niej widać, jakoby była pod wpływem alkoholu. Oczywiście, Dawidowi nie musimy wierzyć, ale przypominam, że rozmawiała także ze swoim bratem. Zresztą, kiedy do Jaska zwrócili się rodzice dziewczyny, to powiedział on, że nic im nie będzie mówił, bo boi się Dawida i nie chce skończyć jakich córka. Zastanawiające jest też to, że podczas sądowych zeznań zaczął wypowiadać jakąś swoją myśl i użył słów, które brzmiały, jeżeli zmarła w domu. Na tej podstawie możemy sądzić, że mężczyzna twierdzi, iż do zgonu mogło dojść poza jej mieszkaniem. Jednak nie znaleziono żadnych argumentów ku takiej Teorii. Prywatny pozew początkowo nie zmienił nic. Rodzina walczyła o przeprowadzenie ekskumacji ciała, ponieważ podważali oni wiarygodność przeprowadzonej autopsji. Prokuratura się na to nie zgodziła, ale po 7 latach od śmierci Pauliny wydali zgodę na badania toksykologiczne z próbek, które zostały pobrane podczas sekcji zwłok. Rozumiecie to? 7 lat leżały te próbki i prokuratura nie chciała się zgodzić na badania. Które są niemalże standardem przy tajemniczych zgonach. Co było tego powodem, możemy się tylko domyślać, bo po siedmiu latach okazało się, że w organizmie dziewczyny były różne substancje, takie jak leki antydepresyjne i twarde narkotyki. Rzecz w tym, że dziewczyna nie leczyła się na żadne zaburzenia psychiczne, a ponadto była olbrzymią przeciwniczką substancji nielegalnych. Kiedy w przeszłości przyłapała Dawida na paleniu marihuany, to chciała przez to zakończyć całkowicie związek. Pomimo jednak tych jednoznacznych wyników toksykologii, nadal nie było wiadomo, w jakim stężeniu Paulina miała w swoim organizmie te substancje. A to było bardzo istotne. Rodzina więc skontaktowała się z biegłymi toksykologami. Skontaktowała się także z biegłymi z zakładu medycyny sądowej i we Wrocławiu, i podajże w Krakowie. W tych wszystkich trzech źródłach. Otrzymali oni informację, że można to ustalić, jeżeli zostanie zrobiona ekshumacja i ponownie zostaną przeprowadzone badania. Pomimo tych opinii od specjalistów, wrocławski sąd uznał, że wie lepiej i nie wydał zgody na ekshumację, uzasadniając decyzję tym, że po tylu latach nie ma możliwości pozyskania informacji, jakie rodzina chce zdobyć. Przypominam, wszyscy biegli, znający się na tym, Twierdzili inaczej. Sądowi, jak widać, z jakiegoś powodu zależało na tym, by ta sprawa została kolejny raz, jak najszybciej, zamknięta. Jednak, aby to nastąpiło, konieczne było uzyskanie opinii dotyczącej tych badań toksykologicznych. I proszę sobie wyobrazić, że zlecono je temu samemu lekarzowi, który 7 lat wcześniej nie potrafił na podstawie sekcji zwłok wskazać, co mogło być przyczyną zgonu Pauliny. To on miał być odpowiedzialny za sporządzenie opinii, jednak wyobraźcie sobie, że ten człowiek chciał się z tego wycofać. Składał wnioski i prosił sąd o to, by go zwolniono z tego obowiązku i wyłączono całkowicie z tej sprawy. Jednakże sąd się na to nie zgodził. Tutaj warto też zaznaczyć, że rodzina kilkukrotnie starała się o przeniesienie sprawy poza okręg wrocławski, jednak sąd najwyższy nigdy się na to nie zgodził. Bliscy Pauliny twierdzą, iż we Wrocławiu wymiar sprawiedliwości robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Zadają oni przede wszystkim sami sobie pytanie: kim jest były chłopak ich córki? Dawid Z, że sprawa, z którą został powiązany, jest od tylu lat uciszana. Pomimo tych wszystkich nowych ustaleń rodziny, w maju 2022 roku wrocławski sąd uniewinnił 37-letniego Dawida. Oczywiście na rozprawę się on nawet nie stawił. Rodzice Pauliny stwierdzili jednak, że będą nadal walczyć o prawdę. Uznali, że są mi już zbyt blisko i że pozyskali zbyt wiele dowodów mówiących, iż ich córkę ktoś otruł, by teraz odpuścić. Odwołali się od wyroku i nadal oprawdę dzielnie walczyli, walczyli i wywalczyli to, że stosunkowo niedawno doprowadzili do ekshumacji ciała. No i wiecie, co się okazało? Ano to, że na przebadanych tkankach, na elementach trumny, a nawet na ziemi była toksyczna substancja, która najpewniej doprowadziła do zgonu Pauliny. Ta substancja prawdopodobnie została jej podana przez osoby trzecie w ogromnej ilości. Sami zresztą możecie sobie wyobrazić, ile ta dziewczyna tego w sobie miała, że po tylu latach wykryto ją w ziemi czy na trumnie. Do takich ustaleń dotarli biegli ze Szczecina. To oni zajmowali się badaniami ciała po ekshumacji zwłok, i to oni do tego wszystkiego doszli. I teraz najlepsze. Ta opinia z tej ekshumacji została przekazana do Wrocławia. Bo to wciąż Wrocław prowadzi śledztwo. W marcu portal Onet.pl skontaktował się więc z wrocławskimi śledczymi i zapytał o to, co oni sądzą o tej opinii. I wiecie co? Powiedzieli, że w sprawie Pauliny to w sumie nie ma żadnych nowych okoliczności. No, ciężko aż w to wszystko uwierzyć. Cały proces jest tak naprawdę farsą. W kwietniu była rozprawa, już po tej ekshumacji zjawili się na niej ci powołani biegli ze Szczecina, którzy byli odpowiedzialni za sporządzenie tej opinii, o której wspominałem. No i rzecz jasna powinno się od nich wydobyć jak najwięcej szczegółów. Prokurator powinien zapytać o jak najwięcej rzeczy, a nie odezwał się nawet słowem. Prokurator nie zapytał ich o nic. Kilkanaście dni temu zapadła decyzja. Wrocławski sąd postanowił przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, czyli w praktyce zostanie ona zbadana ponownie. Śledztwo jakby rozpocznie się od początku. Rodzina z jednej strony jest zadowolona, bo to oznacza, że może wreszcie zapadnie jakiś wyrok w tej sprawie, jednak z drugiej strony są oni wstrząśnięci tym, iż biegli mówią wprost, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa. A pomimo tego nie zmieniono kwalifikacji prawnej dokonanego potencjalnie czynu. Kolejne postępowanie na chwilę obecną będzie nadal się toczyło pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci i nieudzielenia pomocy, choć pełnomocnicy zapowiedzieli, że będą walczyć o zmianę tej klasyfikacji, ponieważ to już jest niemalże niezaprzeczalne, że doszło do zabójstwa. Po wielu latach walki rodzice Pauliny Antczak postawili więc Wrocławski wymiar sprawiedliwości pod ścianą, bo dowodów zebrali tyle, że pod ponownym rozpatrzeniem sprawy podpisała się także prokuratura, która przez te wszystkie lata utrudniała dochodzenie do prawdy. Nie mieli już po prostu wyjścia. Jednakże czy możemy być pewni, że oprawca Pauliny trafi na długie lata do więzienia? Niezupełnie, bo może właśnie w tej chwili, kiedy oglądacie ten film, zbierane są przez śledczych dowody na to, by za wszelką cenę ponownie stwierdzić, że udziału osób trzecich nie było. W rozmowie z redaktorem Onetu Tato Pauliny powiedział: Wszystkie dowody wskazują, że nasza córka została zabita. Ta zbrodnia została popełniona przez konkretną osobę, przez Dawida Z. Po chwili zostały jeszcze dodane przez mamę Pauliny następujące słowa: Kim on jest, że oni go tak chronią? Liczyłam, że ze strony prokuratora padnie słowo przepraszam, bo to, czego zeznaliśmy ze strony prokuratury, to była psychiczna chłosta. Ale prokurator się do nas nawet słowem nie odezwał: Oni nie są z tych, którzy przepraszają. Ja bym w tym miejscu zadał jeszcze inne pytania. Ile podobnych spraw zostało przez policję, prokuraturę czy sądy uciszonych? Ile jest przypadków, gdzie w tabelkę wpisano brak udziału osób trzecich, pomimo tego, że prawda była inna? Ile jest ofiar, które nie miały tak zdeterminowanych rodziców jak Paulina, przez co nigdy o tych ofiarach nawet nie usłyszeliśmy? I przede wszystkim, czy możemy czuć się bezpiecznie w kraju, gdzie wymiar sprawiedliwości robi wszystko, by całkowicie zamknąć sprawę potencjalnego zabójstwa? Mnie też zastanawia jeszcze jedna rzecz. Mając taką wiedzę, jaką mamy po zapoznaniu się z tą sprawą, gdy zdarza się sytuacja, jak na przykład ta na ulicy Legnickiej we Wrocławiu rok temu, gdzie znaleziono nagą zmasakrowaną dziewczynę, to czy my w ogóle możemy wierzyć w to, gdy służby stwierdzają, że to był tylko wypadek lub Samodzielne odebranie sobie życia? Przecież, gdyby rodzice Pauliny nie rozpoczęliby walki z tym całym wrocławskim układem, to sprawa ich córki nie różniłaby się niczym, właśnie od takich spraw, gdzie ktoś tajemniczo traci życie, ale służby stwierdzają, że zbrodni nie było i temat zamknięty. To naprawdę przeraża i jednocześnie daje do myślenia. Pozostaje mi życzyć rodzinie państwa Antczaków, by wreszcie sprawiedliwość dosięgła oprawce ich córki. Mam szczerą nadzieję, że sprawa się dla nich zakończy pomyślnie i wreszcie osiągną to, o co walczą od wielu lat. A wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Jak widać za istnieniem tak zwanego układu wrocławskiego przemawiają także inne sprawy, nie tylko Magdalena Żuk i Karolina Kaczorowska. Ta seria będzie przeze mnie kontynuowana, bo jest jeszcze parę historii do opowiedzenia. Zachęcam Was do tego, byście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Wpadnijcie na mój Instagram, a ponadto zapraszam do wspierania mnie na patronite.pl. A jeżeli już to robicie, to bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni.